Kryminatorium. Otwieramy. Super prezenty. Wiem, nietypowy początek, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Halloween już blisko. Mówią, że to najstraszniejszy dzień w roku, ale wiecie, co mnie przeraża bardziej? Świąteczne zakupy, które są już coraz bliżej. I straszne prezenty. Chodzenie po zatłoczonych galeriach handlowych, godziny spędzone w sklepach, brak pomysłu na zakupy. To dopiero prawdziwy horror. Przyznaję, mam z tym spory problem. Pewnie jak wielu z was. O ile dla bliskich łatwiej coś wybrać, to prezenty dla dalszej rodziny czy znajomych, których dobrze nie znamy, mogą być prawdziwym wyzwaniem. To często straszniejsze niż samo Halloween. Ale jest pewne rozwiązanie, z którego coraz częściej korzystam. Super prezent. Muszę wam o nich opowiedzieć, bo to naprawdę świetna opcja, którą znam, stosuję i polecam. Tym bardziej cieszę się, że mamy dziś tak przydatnego partnera i sponsora odcinka. Na stronie superprezenty.pl znajdziecie ogromny wybór. Od relaksacyjnych masaży, voucherów do restauracji, teatrów, loty widokowe, a nawet skoki ze spadochronem. Takie przeżycie zawsze zostanie w pamięci na lata. Co ważne, obdarowana osoba może zawsze wymienić prezent na coś innego z oferty. Sam niedawno dostałem zestaw podarunkowy i wybrałem wypad do klimatycznego hotelu w Warszawie, w którym za kilka dni spędzę noc. A kilka miesięcy temu kupiłem kumplowi voucher na strzelnicę, a dzięki elastycznym terminom mógł go wykorzystać, kiedy mu pasowało. Razem z super prezentami mamy dla was specjalny kod rabatowy. Kryminatorium 15. 15% zniżki na mnóstwo atrakcji. To świetna szansa, by w okazyjnej cenie kupić niebanalny prezent. Urodzinowy lub świąteczny. A propos tych strasznych prezentów, pewnie każdy z was ma swoją zabawną historię. Do 31 października na Instagramie Super Prezentów trwa konkurs. Podzielcie się swoją historią w komentarzach i wygrajcie taki oto zestaw Zastrzyk Adrenaliny. Każdy kraj ma swoje mroczne, nierozwiązane tajemnice, które przez lata intrygują i pobudzają wyobraźnię. To zagadki, które nie dają spokoju ani śledczym, ani opinii publicznej, stając się prawdziwymi legendami niewyjaśnionych spraw. Za chwilę poznasz jedną z nich. Zaginięcie, które wstrząsnęło Wielką Brytanią i stało się jedną z najbardziej tajemniczych zagadek kryminalnych ostatnich dekad. W lipcu 1986 roku 25-letnia agentka nieruchomości umówiła się na prezentację mieszkania, zaledwie kilka kroków od swojego biura. Świadkowie widzieli ją tam z przystojnym, eleganckim mężczyzną. Wspólnie odjechali czarnym BMW i oboje zniknęli bez śladu. Po kilku miesiącach śledztwa pojawił się nowy trop. Mężczyznę rozpoznano na ogłoszeniu randkowym. Od tego momentu minęło blisko 40 lat. A zagadka wciąż pozostaje nierozwiązana. Co przez te dekady udało się odkryć? Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W latach 80. brytyjski rynek nieruchomości przeszedł istotne zmiany. Był to czas dynamicznych przekształceń gospodarczych i społecznych, które doprowadziły do boomu na rynku mieszkań. Ich ceny gwałtownie poszybowały, ale i sprzedaż była relatywnie szybka. Gospodarczy krajobraz Wielkiej Brytanii zmieniły wówczas reformy Margaret Thatcher. Ówczesna premier wprowadziła program umożliwiający lokatorom wynajmującym mieszkanie komunalne zakup nieruchomości po preferencyjnych cenach. Celem programu było promowanie własności i zwiększenie stabilności mieszkaniowej. To wszystko pobudziło rynek nieruchomości, na którym znaczącą rolę odgrywali pośrednicy. Ich rola podobna była do dzisiejszej. Różniła się jedynie technologia, a raczej jej brak. Ten znacznie ograniczał możliwości marketingowe. Królowały więc ogłoszenia w gazetach, katalogach nieruchomości czy na tablicach ogłoszeń w biurach agencji. Ich pracownicy zajmowali się zarówno prezentacją mieszkań, negocjacjami cen czy wszelkimi formalnościami związanymi z transakcjami. Jedną z agentek obsługujących londyński rynek nieruchomości była Susie Lamplugh. Susanna Lamplugh urodziła się 3 maja 1961 roku.
była jednym z czworga dzieci Paula i Diane Lamplu. Ojciec dziewczynki był poważnym prawnikiem. Matka natomiast pracowała w branży fitness. Odpowiadała m.in. za układanie indywidualnych planów treningowych i spersonalizowanych diet. Rodzina była ze sobą zżyta. Mogła liczyć na siebie w każdej sytuacji. Nawet wtedy, gdy każde z dzieci usamodzielniło się i poszło już na swoje, nie odsunęli się od bliskich. Zarówno Suzy, jak i jej rodzeństwo każdego dnia telefonowali do rodziców, by zapytać, jak mija im dzień. Matka była dla dziewczyny autorytetem, pod każdym względem. Imponowała córce swoją przedsiębiorczością, zorganizowaniem i pewnością siebie. Nic więc dziwnego, że ta chciała iść w jej ślady i na wzór rodzicielki zostać bizneswoman. Po krótkiej karierze w branży beauty, Suzy postanowiła się przekwalifikować. W 1985 roku podjęła pracę w charakterze agentki nieruchomości. Suzy korzystała z życia. Czerpała z niego pełnymi garściami. Prowadziła bujne życie towarzyskie i miała wielu przyjaciół. Wyglądała na uroczą dziewczynę. Każdy, kto ją znał, mówił o niej, że to urodzona optymistka, przy tym troskliwa i dobra. Zaangażowana w pracę, ale i celebrująca również życie poza nią. Gdy pewnego razu matka zwróciła jej uwagę, że za dużo pracuje i zbyt wiele na siebie bierze, w odpowiedzi usłyszała, że życie jest po to, by je przeżyć. Że przecież o to w tym wszystkim chodzi. W niedzielę 27 lipca 1986 roku umówiona była ze znajomymi, by wspólnie popływać na desce. Po spotkaniu odwiedziła swoich rodziców. Wtedy też przekazała im bilety do teatru w ramach prezentu z okazji zbliżających się 50. urodzin mamy. Bliscy ustalili szczegóły imprezy, która miała odbyć się już kilka dni później. Około godziny 22 Suzy opuściła dom rodziców. Mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu w Putney, zielonej i tętniącej życiem dzielnicy Londynu. Lokum dzieliła ze współlokatorem. Siedziba agencji nieruchomości, w której pracowała, znajdowała się niespełna 1,5 mili od miejsca jej zamieszkania. Droga do pracy zajmowała jej więc zaledwie od 7 do 10 minut samochodem. Mieszkanie od biura dzieliła druga pod względem długości rzeka w Wielkiej Brytanii – Tamiza. Każdego dnia przejażdżkę jej umilały więc widoki z zabytkowego mostu Putney Bridge. W pracy Suzy była lubiana i doceniana. Świetnie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Jako agentka nieruchomości genialnie potrafiła identyfikować potrzeby klientów, dopasując ofertę do ich potrzeb. Jedną z jej najmocniejszych stron była bez wątpienia umiejętność budowania relacji z klientem. Kontakt potrafiła nawiązać z każdym. Z jednej strony była pewna siebie, błyskotliwa, ale doskonale znająca się na rzeczy. Z drugiej sprawiała, że klient czuł się naprawdę zaopiekowany. Cenił sobie jej indywidualne podejście i zaangażowanie. W poniedziałek 28 lipca 1986 roku Suzy rozpoczęła dzień tak jak każdy inny. Wyłączyła budzik, zaparzyła sobie kawę, zamieniła kilka słów ze swoim współlokatorem i zaczęła przygotowywać się do pracy. O 8:40, ubrana w brzoskwiniową koszulę, szarą spódnicę i czarną marynarkę, wyszła z domu. Droga do pracy minęła jej szybko i przyjemnie. Po wejściu do biura przywitała się z kilkoma współpracownikami. Każdy był już pochłonięty swoimi obowiązkami i planowaniem tygodnia. 25-latka poszła więc do swojego biurka pod oknem, skąd miała doskonały widok na ulicę. Tego dnia czekało na nią trochę papierkowej roboty. Sporządziła listę zadań, odnotowała umówione spotkania i prezentację nieruchomości. Na popołudnie nie miała wielkich planów. W jej kalendarzu widniała tylko jedna pozycja. O 12:45 Suzy miała umówioną prezentację mieszkania. Nieruchomość znajdowała się niedaleko biura. Mimo to kobieta na spotkanie pojechała służbowym samochodem. Agencję opuściła około 20 minut wcześniej. Każdą swoją prezentację zawsze miała dobrze zaplanowaną. Wiedziała, że ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby zainteresować klienta, a niezbyt długa, by go nie znudzić. Przeciętne spotkanie z klientem trwało zazwyczaj około 30 minut, biorąc pod uwagę położenie nieruchomości. Suzy powinna wrócić do biura najpóźniej około 14.
Mijały jednak kolejne godziny, a agentka nie pojawiała się. Nieobecność kobiety zaniepokoiła jej współpracowników. W końcu o każdym spóźnieniu czy nieobecności zawsze informowała swojego szefa. Tego dnia nie dała jednak żadnego sygnału. Postanowił więc zadzwonić do jej matki, Diany. Nie chciałbym pani martwić, ale czy wie pani, gdzie może być pani córka? Zastanawiamy się, czy nie wpadła do domu na lunch. Susanna wyszła z biura kilka godzin temu pokazać dom klientowi i do tej pory nie wróciła. Matka Suzy czuła, że coś musiało się stać. Jej córka nie miała w zwyczaju spóźniać się czy znikać bez słowa. Natychmiast powiadomiła więc swojego męża i ojca Suzy. W międzyczasie o 18:45 szef agentki zgłosił jej zaginięcie na policję. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania 25-latki. W tym momencie kluczowe stało się zatem ustalenie ostatnich chwil Suzy przed zniknięciem. Gdzie, kiedy i z kim była umówiona? Czy do spotkania rzeczywiście doszło? W jakim była nastroju? Czy miała jakiekolwiek obawy? Czego się bała, a w końcu kim był klient, któremu miała prezentować nieruchomość? W pierwszej kolejności przepytani zostali pracownicy biura, bo to oni jako ostatni mieli kontakt z kobietą. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że tego ranka nic nie zapowiadało jakichkolwiek problemów. Nikt nie zwrócił uwagi na inne czy dziwne zachowania koleżanki. Każdy skupiony był jedynie na przygotowaniu się do prezentacji i kolejnych nieruchomościach z oferty agencji. Sprawdzano również wszystkie zapiski i notatki pozostawione na biurku Suzy. W jej kalendarzu tego dnia widniało tylko jedno nazwisko – Mr. Keeper. Obok niego dopisek O łamane na S, który w praktyce oznaczał spotkanie na zewnątrz, przed budynkiem. Kim był tajemniczy mężczyzna przedstawiający się jako pan Keeper? Nie wiadomo. Nikt ze współpracowników Suzy nie kojarzył tego klienta. Jego dane nie widniały w żadnych dokumentach agencji. Wiemy jednak, że do spotkania miało dojść poza nieruchomością, w biały dzień, pośród tłumu ludzi. Oczywistym wydało się więc, że muszą być świadkowie tego spotkania. Ci znaleźli się szybko, ale czy okazali się jakkolwiek pomocni? Kilka osób mieszkających w okolicy prezentowanej nieruchomości przyznało, że widziało kobietę odpowiadającą rysopisowi zaginionej. Jeden ze świadków zeznał, że przed godziną 13 dołączył do niej bardzo elegancki mężczyzna. W dłoni trzymał butelkę szampana. Opisywany był jako niezwykle przystojny i szarmancki młody człowiek w wieku od 25 do 30 lat. Ubrany był w grafitowy, świetnie skrojony garnitur. Miał ciemne włosy, starannie zaczesane do tyłu. Niespełna kwadrans później razem mieli opuścić mieszkanie. Ze strzępków ich rozmowy można było jednak wywnioskować, że się kłócą. Z kolei inny świadek opowiadał, że para zgodnie wsiadła do zaparkowanego przed budynkiem czarnego BMW i odjechała. I to właśnie ten samochód okaże się później istotnym tropem w sprawie. Przełom nastąpił szybko. Już tego samego dnia, około godziny 22, śledczy odnaleźli samochód kobiety. Biały Ford Fiesta zaparkowany był około mili od miejsca, w którym miało dojść do spotkania z klientem. Uwagę policjantów zwróciło kilka istotnych szczegółów. Auto zaparkowane było tak, że częściowo zastawiało wjazd do garażu jednej posesji. Drzwi były otwarte. Hamulec ręczny niezaciągnięty, a wewnątrz leżała torebka kobiety. Nie było natomiast kluczyków, a i to nie wszystko. Jeden z funkcjonariuszy zauważył, że pozycja fotela kierowcy wskazywała, że za kółkiem siedział raczej ktoś zdecydowanie wyższy niż poszukiwana 25-latka. I choć wydawało się, że odnalezienie samochodu Suzy w jakikolwiek sposób naprowadzi śledczych, ostatecznie przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego pojazd zaparkowano 1,5 kilometra od miejsca docelowego? Czemu auto wyglądało na pozostawione w pośpiechu i porzucone? A w końcu, kto siedział za kierownicą? Dwa dni później, 30 lipca 1986 roku, przypadały 50. urodziny mamy Suzy. Dla rodziny była to doskonała okazja, aby o sprawie dowiedziała się opinia publiczna. W ten sposób mogli dotrzeć do kolejnych świadków czy osób mogących cokolwiek wiedzieć na ten temat.
Przed domem państwa Lamplu zgromadzili się dziennikarze stacji telewizyjnych i poczytnych gazet. Rodzice Suzy przyjęli ich z ogromną serdecznością. Wierzyli, że ta wizyta przyniesie wiele dobrego. Już kolejnego dnia pojawili się w telewizyjnym programie śniadaniowym. Tam rodzice zaginionej mówili o swoich obawach. Boję się. Mam straszne przeczucie. Czuję, że moja córka jest gdzieś zamknięta. Myślę, że jest przetrzymywana wbrew swojej woli. Przecież gdyby tak nie było, skontaktowałaby się z nami. Dałaby jakikolwiek znak rodzinie. Wiem jednak, że jest bardzo silną kobietą i wierzę, że poradzi sobie w większości sytuacji. Liczne wystąpienia telewizyjne i artykuły prasowe nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Bliscy nadal nie wiedzieli, co dzieje się z ich córką. W grudniu 1986 roku Paul i Diana Lamplu założyli organizację charytatywną Suzy Lamplu Trust. Celem fundacji jest podnoszenie świadomości na temat osobistego bezpieczeństwa, przeciwdziałanie prześladowaniu oraz ograniczanie przemocy. W ten sposób bliscy dziewczyny chcieli dołożyć swoją cegiełkę w stworzenie społeczeństwa, w którym ludzie będą czuli się bezpieczniej. Postanowili, że rodzinną tragedię przekują w coś dobrego. Stali się czołowymi ekspertami w zakresie bezpieczeństwa osobistego w Wielkiej Brytanii, a za punkt honoru postawili sobie podnoszenie świadomości na ten temat. W tle cały czas toczyły się wzmożone poszukiwania. Badano wszelkie wątki. Jedna z nich zakładała, że Suzy padła ofiarą stalkingu. Uważano, że została ona podstępem zwabiona do mieszkania. Stalker miał podawać się za klienta zainteresowanego kupnem lokalu. Co ciekawe, jedna z przesłuchiwanych przez policję osób zeznała, że jakiś czas przed zaginięciem kobiety w okolicy jej biura widywany był tajemniczy mężczyzna. Przez kilka dni przychodził pod siedzibę agencji. Stał tak, jakby kogoś obserwował, jakby na kogoś czekał. Wpatrywał się w okno, przy którym siedziała Suzy. Dopiero kilka miesięcy później śledczy wpadli na pewien trop. Ten wydawał się dość mocnym kandydatem do brakujących elementów układanki. Policjanci zlokalizowali ciemne BMW, w którym feralnego dnia mogła być widziana Suzy. Auto zarejestrowane było na obywatela Belgii o nazwisku Kiper. Zgadza się więc marka samochodu, zgadzało się jej nazwisko. Mężczyzna został przepytany, jednak przedstawił żelazne alibi na dzień zaginięcia kobiety. Znów wydawało się, że śledczy utknęli w ślepym zaułku. By zobaczyć światło w tunelu, musimy tutaj odwołać się do innej zagadkowej sprawy, łudząco podobnej do przypadku Suzy. Podczas gdy w Londynie toczyło się śledztwo w sprawie zaginięcia agentki nieruchomości, w oddalonym o ponad 100 km Bristolu doszło do równie tajemniczego zaginięcia. Młoda kobieta zniknęła z parkingu przy centrum handlowym. Chwilę wcześniej pożegnała się ze swoim mężem, by odwiedzić kilka sklepów. Wieczorem umówili się na drinka. Shirley Banks nie pojawiła się jednak na randce. Mąż zaczął przeczuwać, że mogło stać się coś złego. Ze zgłoszeniem zaginięcia postanowił zaczekać jednak do rana. Wcześniej zadzwonił do biura, w którym pracowała kobieta. Jej menadżer poinformował go, że Shirley telefonowała tego dnia, mówiąc, że jest chora. Zgłosiła nieobecność w pracy. Mąż przeczuwał więc najgorsze. W mediach natychmiast rozpowszechniono wizerunek kobiety i rozpoczęto jej poszukiwania. Niestety bezskutecznie. Tymczasem kilka dni później na policję wpłynęło zgłoszenie o nożowniku, który zaatakował sklepikarza. Napastnik został powstrzymany przez dwóch mężczyzn. Zaczął uciekać, a po drodze zgubił zakrwawiony nóż. Przypuszczaliśmy, że mógł sam siebie zranić. Już kilka chwil później policjanci patrolujący jedną z ulic zauważyli mężczyznę z rozciętą dłonią. Natychmiast został zatrzymany. Sprawcą okazał się niejaki John Cannon. Niedaleko sklepu zabezpieczono jego czarne BMW. W aucie znaleziono kartę podatkową za samochód należący do Shirley, a w garażu jej samochód. I w tym momencie zatrzymajmy się na chwilę. W profilowaniu seryjnych sprawców bardzo ważną rolę odgrywa modus operandi, czyli charakterystyczny, zwykle powtarzalny sposób zachowania sprawcy.
Często gwoździem do ich trumny okazują się pamiątki z miejsca zbrodni. Te mają pełnić rolę niejakiego trofeum. Zbrodniarze zatrzymują je, aby przypominały im o sukcesie. Kanan również postanowił zatrzymać dla siebie pamiątkę po swojej ofierze. Pamiątka ta okazała się właśnie wspomnianym gwoździem. John nieco nieudolnie próbował zatuszować ślady przestępstwa. Przemalował samochód Shirley z koloru pomarańczowego na niebieski i podrobił tablice rejestracyjne. Od teraz widniał na nich numer SLP-386. I to właśnie te tablice okazały się interesującym wątkiem w sprawie. Uważam, że ta rejestracja nie była przypadkowa. Że za tymi literami i cyframi miał iść pewien przekaz, bardzo prosty przekaz. Według mnie SLP to akronim od imienia i nazwiska Suzy. Trójka miała oznaczać, że była to jego trzecia ofiara w 1986 roku, o czym świadczą dwie ostatnie cyfry rejestracji. I choć mogłoby się wydawać, że pomysł ten jest mocno naciągany, to już za chwilę pojawią się kolejne elementy układanki, idealnie do siebie pasujące. Okazało się, że przed zaginięciem Shirley jej porywacz nie próżnował. Na początku 1987 roku opublikowany został profil nowego kandydata. Ten przedstawiał się jako John Peterson, biznesmen prowadzony liczne interesy. Dżentelmen o nienagannej aparycji, szukający miłości. Był naprawdę bardzo miły, bardzo atrakcyjny. Dobrze się prezentował. Miał na sobie elegancki garnitur i sprawiał wrażenie osoby bardzo pewnej siebie. Może nieco agresywnej, trochę aroganckiej, ale naprawdę go polubiłam. A kto tak naprawdę krył się za tym miłym, atrakcyjnym przystojniakiem? Czy to możliwe, by za tak przyjaznym obliczem stał uwodziciel, porywacz i morderca? Bo takie przypuszczenia pojawiły się, gdy śledczy porównali wizerunek opublikowany przez portal randkowy z rysopisem mężczyzny, z którym zniknęła Suzy. John Cannon to człowiek o bardzo bogatej przeszłości kryminalnej. Już jako 14-latek po raz pierwszy dokonał napaści na tle seksualnym. Wtedy udało mu się uciec od odpowiedzialności. Gdy po szkole średniej został sprzedawcą samochodów, wszyscy myśleli, że młody człowiek wyszedł na dobrą drogę. On sam postanowił utwierdzić ich w przekonaniu i w 1978 roku wziął ślub. Dwa lata później Cannonowie doczekali się córki. I to wtedy wydało się, że John niekoniecznie dorósł do roli męża i ojca. Zostawił rodzinę, wybierając związek o wiele młodszą kobietą. Niedługo potem nad zakochanymi zaczęły gromadzić się ciemne chmury. Miejscowa policja pracowała wówczas nad sprawą serii niewyjaśnionych gwałtów w okolicy, które łączyło jedno. Wszystkich napadów dokonano w domach wystawionych na sprzedaż. Ofiarami były agentki nieruchomości. Po zakrojonym na szeroką skalę śledztwie sprawca został schwytany. W 1981 roku John Cannon został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Część kary odbywał w Bristolu, a pod jej koniec został przeniesiony do więzienia w Londynie. A skoro jesteśmy już przy Londynie, wróćmy do sprawy Suzy. Chwilę przed jej zaginięciem John Cannon przebywał w zakładzie, który umożliwiał skazanym pracę na wolności. W praktyce oznaczało to, że w ciągu dnia był on człowiekiem wolnym, pod warunkiem, że wracał za kraty o ustalonej porze. Pracował jako tragarz w firmie wypożyczającej rekwizyty teatralne. Po opuszczeniu więziennych murów wcielał się raczej w rolę ułożonego, dojrzałego i czarującego człowieka. Z nieznanych względów miał dostęp do luksusowych aut. Gdy tylko poczuł woń wolności, wsiadał za kółko czarnego BMW, którym robił rozeznanie w terenie. Objeżdżał miasto, składając wizyty w modnych winiarniach. W jednej z nich miał poznać piękną kobietę, agentkę nieruchomości. Oczarowany niewiastą, na poczekaniu wymyślił więc bajkę, że zamierza nabyć nieruchomość w okolicy. Pod takim pretekstem miał umówić się z nią na kolejne spotkanie, czym nie omieszkał pochwalić się kolegom z celi. Czy ową agentką była właśnie Suzy? W tym momencie wiele wątków zaczyna składać się w logiczną całość. Jakiś czas przed zaginięciem Suzy opowiadała znajomym o niedawno poznanym mężczyźnie.
tajemniczy adorator miał być blisko związany z Bristolem, w którym prowadził interes. Często umawiał się z Suzy, po czym odwoływał spotkanie. Przekładał randki albo szybko je kończył, pod byle pretekstem. Nieustannie gdzieś się spieszył. Biorąc pod uwagę ówczesny styl życia Johna, za dnia na wolności, w nocy, w zamknięciu, wszystko wydaje się do siebie pasować. Tym tociem myślenia poszli również śledczym, którzy w pewnym momencie uznali, że Suzy była w związku z Johnem, a gdy chciała zakończyć romans, ten postanowił dać jej nauczkę. Uprowadził kobietę, zgwałcił ją, a następnie zamordował. Jednak co ciekawe, gdy miał się tego dopuścić, żył już na wolności. Z zakładu karnego został zwolniony 25 lipca 1986 roku, czyli 3 dni przed zniknięciem 25-latki. Wolnością długo się nie nacieszył, ponieważ niebawem został skazany na co najmniej 35 lat więzienia za wykorzystanie i morderstwo Shirley Banks, a także usiłowanie kolejnych przestępstw na tle seksualnym. Cały czas utrzymywał, że ze zniknięciem Suzy nie ma nic wspólnego. Ten człowiek uważał, że przemoc jest całkowicie akceptowalna. Żył w przekonaniu, że seks może uprawiać wtedy, gdy tylko chce, z kim tylko chce. Wykazywał potrzebę władzy i kontroli nad drugim człowiekiem, przy tym przejawiał pogardliwy stosunek do kobiet. Gdy John Conan ponownie trafił do więzienia, chwalił się, że ma na swoim koncie o wiele więcej zbrodni. Kolegom w celi przyznał się do zabicia Suzy. Z chorą satysfakcją opowiadał o tym, jak policja nigdy nie znajdzie jej ciała. Zapytany, dlaczego nie przyznał się do jej zamordowania, odparł, że to nie jest takie łatwe, bo Suzy ma tam towarzystwo. Co oznaczały jego słowa? Co chciał przez to powiedzieć? Czy 25-latka została pochowana wraz z innymi jego ofiarami? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, na jakie przezwisko zapracował sobie Kanan za kratkami. Ponoć jednym z jego ulubionych przysmaków był lekko solony, wędzony śledź, który często serwowany w więzieniu. Owy śledź w języku angielskim to keeper i to właśnie tak John nazywany był przez kolegów z celi, a to dopiero początek poszlak. Podczas śledztwa uaktywniło się wiele byłych partnerek Johna. Zarówno rodzina dziewczyny, jak i służby dostali wiele sygnałów o rzekomych miejscach ukrycia ciała zaginionej agentki. Ponoć sprawca sam się nimi chwalił. Sprawdzano więc przydrożne rowy, były bazy wojskowe, tereny prywatnych posesji, jak i działkę należącą do matki Johna. Wszystko na nic. Mimo to odsiadujący już wyrok zabójstwa mężczyzna nieustannie był na celowniku służb. W 1989 roku został ponownie przesłuchany przez jednego z detektywów. Mówił mi, że wie, kto zabił dziewczynę, że zna tę osobę. Powiedział, że jest to ten sam mężczyzna, który odebrał życie kobiecie z Bristolu. Zapytałem go tylko, czy to ty jesteś tym mężczyzną? A on odpowiedział, tak. Po chwili natychmiast to odwołał. Powiedział, nie, nie to miałem na myśli. Suzy Lamplu została oficjalnie uznana za zmarłą w 1994 roku. Przypuszczano, że kobietę zamordowano. Choć policyjne śledztwa wznowiono jeszcze w 1998 i 2000 roku, w sprawie nadal było więcej pytań niż odpowiedzi. W roku 2000 techniki badań DNA były już szeroko stosowane. Umożliwiały one identyfikację osób na podstawie ich profilu genetycznego oraz analizę materiału biologicznego. W Wielkiej Brytanii istniała już nawet narodowa baza danych DNA, która wykorzystywana była do identyfikacji przestępców. W samochodzie Suzy zabezpieczone zostały 2 włosy. Wtedy też poddano je dokładnej analizie. Ta wykazała, że należały one do Johna Conana. Potwierdziło to więc przypuszczenie, że mężczyzna był w jej samochodzie i może mieć związek ze zniknięciem kobiety. Można było się spodziewać, że to odkrycie przyniesie prawdziwy przełom, ale tak się nie stało. Analiza włosów z auta dziewczyny okazała się niewystarczającym dowodem dla prokuratury. Choć John stał się wówczas nieoficjalnie głównym podejrzanym, nie postawiono mu żadnych zarzutów. Tych nie postawiono mu nawet wtedy, gdy po latach pojawił się nowy świadek, który zeznał, że 3 dni po zaginięciu Suzy widział Johna taszczącego ciężką walizkę. Przypuszczał, że mógł dźwigać w niej ciało człowieka.
Później podejrzany z trudem wrzucił ją do kanionu. Mimo to ciała nie odnaleziono. Sprawa Suzy Lamplu stała się pewnego rodzaju symbolem. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej intrygujących i tragicznych zaginięć w Wielkiej Brytanii. Przez lata jej sprawca nie został formalnie skazany. Wszystko mogło się odmienić w 2002 roku, kiedy Scotland Yard niespodziewanie uznał Johna za głównego podejrzanego w sprawie zabójstwa Suzy. Policja jednak nadal nie miała wystarczających dowodów, by go o to oskarżyć. Podejrzany utrzymywał i wciąż utrzymuje, że jest niewinny. Odmówił także udziału w programach mających na celu ograniczenie ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa. Za morderstwo Shirley odsiaduje wyrok w więzieniu kategorii A, czyli zakładzie o wysokich rygorach ze względu na stwarzanie zagrożenia dla społeczeństwa. Sprawa Suzy Lamplu nadal pozostawała więc nierozwiązana. Wobec tego policja nie miała się czym pochwalić. Ale gdyby tego było mało, w 2019 roku były śledczy Scotland Yardu dolał oliwy do ognia, twierdząc, że spotkanie Suzy z rzekomym klientem było wymyślone, a niejaki Mr. Keeper w ogóle nie istniał. Zdobyłem przekonujące dowody na to, że spotkanie o godzinie 12:45 w 1986 roku nigdy nie miało miejsca. Jestem przekonany, że kobieta umieściła notatkę o prezentacji mieszkania w notatniku tylko po to, by zapewnić sobie alibi. Chciała wyrwać się z biura, a nie mogła zrobić tego bez wiedzy przełożonego. Wierzę, że odpowiedzią na tę zagadkę jest inne spotkanie, na które kobieta umówiła się, ale które nigdy nie wyszło na jaw. Nieco inną narrację prowadzili jego koledzy zaangażowani w prowadzenie śledztwa. W marcu 2021 roku apelowano w mediach dla osób posiadających jakiekolwiek informacje. Niezależnie od tego, czy zobaczyłeś coś, co w tamtej chwili wydawało ci się niezwiązane ze sprawą, czy też chciałeś chronić kogoś, kogo znasz, jeszcze nie jest za późno. Upływ czasu nie osłabił naszej determinacji w dążeniu do sprawiedliwości i uzyskania odpowiedzi, na które rodzina zaginionej wciąż czeka. Jeden z kryminologów specjalizujących się w seryjnych mordercach komentował wówczas, że Kanan to człowiek, który lubi bawić się w grę pod tytułem „Złap mnie, jeśli potrafisz”. Najpierw przyznaje się do winy, później zaprzecza, znów się przyznaje, a na koniec odwołuje. Ale czy kiedykolwiek powie prawdę? Przestępcy nigdy nie mówią o swoich grzechach na łożu śmierci. Żeby to zrobić, musieliby mieć jedną rzecz, której z pewnością nie posiadają. Mowa tutaj o sumieniu. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z kimś, kto ma ukryte zaburzenia osobowości i cechy psychopatyczne, ale ta osoba nigdy nie przyzna się, że ma cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek zbrodnią. Nie trzeba być psychopatą, by być zabójcą. Człowiek może zabić człowieka w przypływie 5 minut szaleństwa. Po latach odsiadki John ubiegał się o warunkowe zwolnienie. Bezskutecznie, bo w październiku 2023 roku Komisja do Spraw Zwolnień Warunkowych orzekła, że po 34 latach spędzonych za kratkami mężczyzna jest wciąż zbyt niebezpieczny, aby go wypuścić. Ale on broni się jednak do końca. Zaledwie 3 tygodnie po tym orzeczeniu za pomocą swojego prawnika napisał list z oświadczeniem. Nie byłem zamieszany w zaginięcie londyńskiej agentki nieruchomości Suzy Lamplo. Mam alibi. W dniu zaginięcia Suzy byłem w zupełnie innym mieście i jadłem lunch ze swoją matką. W liście oskarżył również policję o niesprawiedliwe i nieuczciwe traktowanie. Przyznał, że to służby wykreowały tak wielkie uprzedzenie w stosunku do niego, że sam stracił wiarę w ten świat. Dziś ten sam świat nadal ogląda zza krat. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Annie Benton, The Disappearance of Suzy Lamplo, An Anthology of True Crime. Wydana w roku 2021 przez wydawnictwo Trellis Publishing. Artykuł Paula Detmana, Suzy Lamplo Dossier. Opublikowany 16 stycznia 2022 roku na portalu Crime Guy. Artykuł Rebecca Camber,
Prime suspect in murder of Suzy Lampler will stay behind bars as parole board finds John Cannon. It's too dangerous to be released or moved to an open prison. Opublikowany 9 października 2023 roku na portalu Mail Online. Artykuł Neil Danton. What happened to Suzy Lampler? All the chilling theories about estate agents' unsolved disappearance. Opublikowany 6 lutego 2024 roku na portalu The Mirror. Artykuł Chrisa Harveya. Suzy Lampler. The blunders that allowed her killer to escape justice. Opublikowany 8 marca 2021 roku na portalu The Telegraph. Artykuł Martina Iwansa. Suzy Lampler may have used Mr. Kipper as a cover story. Opublikowany 23 lutego 2019 roku na portalu The Telegraph. Artykuł Ryana Merrifielda. Suzy Lampler murder suspect's desperate plea as he insists. I have an alibi. Opublikowany 22 grudnia 2023 roku na portalu Birmingham Live. Artykuł Suzy Lampler case still active 35 years on. Opublikowany 15 marca 2021 roku na portalu BBC. Odcinek serialu dokumentalnego Real Crime, zatytułowany Who Killed Suzy Lampler, wyprodukowany w roku 2001 dla IMDb. Odcinek programu This Morning, zatytułowany Suzy Lampler Prime Suspect on His Deathbed. David Wilson discusses the facts of the case, wyprodukowany w 2022 roku dla ITV Hub.